To już witamy serdecznie, witamy serdecznie. Witamy pana prezesa, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Witamy serdecznie, Kołobrzeg, serdecznie witam. Sześć powiatów serdecznie witają, pięknie kłaniamy się. Już jest. Witamy serdecznie. Jarosław! 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 Pana premiera, pana prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Jeszcze raz! Witamy serdecznie. Proszę. Tak, tak jest. Serdecznie witamy. Panie prezesie, od razu przedstawiam orkiestrę dętą, strażacką, Morka, Ustronie Morskie. Orkiestra pokoleniowa. Od młodzieży do osób starszych, chociaż powiedziałam, że osób starszych tutaj nie ma. Także proszę Państwa, witamy jeszcze serdecznie. Piękne miasto, piękne uzdrowisko, największe w Polsce, w Kołobrzeg. Witam serdecznie pana premiera, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Panie premierze, jeśli jest z nami człowiek, który tak serdecznie i szczerze umiłował ojczyznę, jeśli jest z nami człowiek, który ma szczerze i dumnie nosi w sercu zawsze odwieczną dewizę narodową Bóg, honor, ojczyzna, za wiele nie trzeba mówić. Panie prezesie, prosimy. Teraz tylko powitam jeszcze. A, i teraz tak. Powitam jeszcze, bo z tego wszystkiego zapomniałem powitać jeszcze oczywiście naszych zacnych gości. Proszę Państwa, zaczynamy od współgospodarzy, a więc z nami jest pan poseł do Parlamentu Europejskiego, marszałek Sejmu, minister spraw wewnętrznych i administracji, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, Joachim Rudziński. Dalsze współgospodarze. Nasi posłowie, poseł ziemi koszalińsko-kołobrzesko-szczecineckiej i tak dalej, wiceminister, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Paweł Szefernaker. Pan poseł naszej ziemi, sekretarz stanu, wiceminister klimatu i środowiska, pani Małgorzata Golińska. Pani europoseł też, poseł do Parlamentu Europejskiego, była minister rodziny, polityki społecznej, Elżbieta Rafalska. I pani rzecznik, już ustawiałem wam państwa, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, Urszula Rusecka. No i mamy jeszcze pana wicewojewodę, pierwszego wicewojewodę, Tomasz Wójcik. Serdecznie witam. Wszystkich witamy, samorządowców, to co przed chwilą wszystkich tu witamy, witałem, a więc wszystkich powiatów, serdecznie się kłaniamy i tylko teraz kochani, przyjaciele, drogie koleżanki, koledzy, drodzy mieszkańcy, kochani jeszcze raz, dzisiaj jesteśmy tutaj w Kołobrzegu i jak zwykle z dumą, z wielką radością przystępujemy tradycyjnie do hymnu. Yeah.
hymnie. Panie prezesie, panie premierze, zapraszamy. Panie prezesie i panie doktorze, szanowni przedstawiciele rządu, szanowni przedstawiciele samorządu, wszystkim szanowni państwo. Zawsze trzeba takie wystąpienie od czegoś zacząć. Ja zastanawiałem się, jadąc tutaj, od czego zacznę i jak to się często w życiu zdarza, asum dały mi po prostu wydarzenia. Wydarzenia, z którym się zetknąłem tutaj przed chwilą, przed kilkunastoma minutami. Drobne, samo przejście, nic nieznaczące, ale warte jednak pewnego zastanowienia. Otóż, jak to na ogół bywa podczas takich spotkań, witał mnie niewielki tłumek, no grupka właściwie, no, jak rozumiem, naszych politycznych przeciwników. I byli bardzo łagodni, bo często przeklinają, tam jakieś obrzydliwości wygadują, a to było tylko proste. Precz z kaczorem dyktatorem. Otóż, ale warto się nad tym zastanowić, bo warto się zastanowić nad kłamstwem w naszym życiu publicznym. Otóż, ja nie wiem oczywiście, czy oni w to wierzą, czy w ogóle ktokolwiek z tych, którzy to głoszą, w to wierzy. Ale wmawia się społeczeństwu, że w Polsce jest dyktatura. No i jeszcze do tego dyktatura jednostki. Dyktatura może być różna, niekoniecznie musi być dyktaturą jednego człowieka. Bywa, że są jakieś junty wojskowe, czy też hunty. W każdym razie bywa dyktatura zbiorowa. Ale ci sami, którzy mówią o dyktaturze, jednocześnie mówią o swoim rychłym zwycięstwie wyborczym. No i każdy, kto wie, jak, co się dzieje w naszym kraju, wie, że działa opozycja, wie, że działają i to mają przewagę media opozycyjne, bardzo ostro opozycyjne, wie, że samorządy w wielkiej części są innej opcji niż władza i bardzo często wydaje mi się, że tak jest właśnie w tym mieście, niekiedy bardzo źle nastawione do tej władzy. Krótko mówiąc, co to za dyktatura? W jakiej dyktaturze, w dziejach świata coś takiego było możliwe? Gdyby tacy ludzie znaleźli się w prawdziwej dyktaturze, natychmiast by ich zamknięto i gdyby tam tylko trochę czasu spędzili w więzieniach, to byliby szczęśliwi, bo być może by, żeby w ogóle z takich więzień nigdy nie wyszli. Ale mimo wszystko pewna część naszego społeczeństwa w to wierzy. I nie będę się oczywiście zastanawiał nad poziomem tych osób, które w to wierzą, ale chodzi mi przede wszystkim o to, skąd to kłamstwo się bierze i w jaki sposób działa. TVN oczywiście, tylko proszę państwa, TVN to jest oczywiście środek rozpowszechniania tego kłamstwa, ale to jest sprawa nieco głębsza, nawet można powiedzieć wyraźnie głębsze, mająca swoją tradycję. Tutaj, żeby tą tradycję choćby bardzo krótko odtworzyć, trzeba spojrzeć na lewo. Trzeba spojrzeć na lewo, to znaczy w stronę lewicy. I wtedy łatwo sobie przypomnieć, oczywiście to jest nie przypomnienie osobiste, nawet dla najstarszych, tylko już przypomnienie z literatury, że lewica, a dokładnie Stalińczyk, któryś z jego doradców wymyślił już w latach 30., że jeżeli ktoś nie jest komunistą, albo przynajmniej nie wspiera komunistów, to jest wtedy faszystą. No jak faszystą, to oczywiście dąży do dyktatury, albo już tym dyktatorem jest. I tak zaczęto głosić i niemała część grup wykształconych w Europie, to w Polsce także miało miejsce, tego rodzaju tezę przyjęło. Po wojnie natomiast partie, które wprowadzały tu jedną z najokrutniejszych w dziejach dyktatur, dyktaturę komunistyczną, nazywały się demokratycznymi. Przypomnijcie to sobie państwo z podręczników historii, sądzę, że ogromna większość z nas tutaj tego nie pamięta, ale na pewno są i tacy, którzy pamiętają, że tez
Stronnictwa były określane jako blok demokratyczny. To jakoś przeszło nawet do świadomości społecznej, do społecznych powiedzeń, bo było przecież takie powiedzenie: przeżyliśmy sanację, przeżyjemy demokrację. Czyli ludzie to jakby jakoś przyjęli, bo język ma ogromną siłę. Jeden z największych filozofów w dziejach świata, Hegel, pisał, że mowa jest królową. Mowa określa w ogromnej mierze świadomość. Słowo określa świadomość, pojęcia określają świadomość. I tutaj korzystają ci z lewicy, szczególnie lewicy skrajnej, ale dzisiaj można powiedzieć, że w gruncie rzeczy innych niż skrajna w ogóle nie ma, prawie zanikła. Właśnie ten mechanizm też wykorzystują. Skoro tylko wygrywa ktoś, kogo oni nie akceptują, wygrywa w procesie demokratycznym poprzez wybory, to okazuje się, że to dyktatura, że to faszyzm, że to złamanie reguł demokracji. To można dzisiaj słyszeć, to można słyszeć we Włoszech, to można było słyszeć w Europarlamencie po zwycięstwie prawicy w Szwecji. Krótko mówiąc, próbuje się ludziom wmówić, że owszem, demokracja jest i ona niby polega na wyborze, ale tak naprawdę to wyboru nie ma. Jedyny wybór to jest albo lewica, albo tak zwana demokracja liberalna, czyli liberałowie o lewicowym, mocno lewicowym, często skrajnie lewicowym nastawieniu. Otóż tu, szanowni państwo, trzeba powiedzieć bardzo zdecydowanie nie. I Prawo i Sprawiedliwość, które jest partią umiarkowanej prawicy, podkreślam, umiarkowanej prawicy, mówi jednoznacznie nie. Demokracja musi być demokracją. Demokracja musi być wyborem. Musi być, szanowni państwo, wyborem między różnymi opcjami, między różnymi poglądami, różnymi programami politycznymi, różnymi programami dla Polski. I ten wybór jest istotą demokracji. Prawo do głoszenia różnych poglądów, odmiennych, nawet bardzo mocno odmiennych, prawo do ich starcia, dyskusji, aby to się odbywało w ramach jakiejś politycznej kultury, to jest fundament demokracji. Kto temu przeczy, kto ogłasza, jak to kiedyś zrobił Tusk, że ci, którzy wybrali Prawo i Sprawiedliwość, to jeszcze lata 2005-2007 dokładnie, to był gdzieś przełom 2005 i 2006 roku, to tak zwane moherowe berety, pewnie państwo słyszeli to określenie. Otóż i że ci właśnie nie mają prawa wybierać. To znaczy mogą głosować, ale wybrać władzy nie mają prawa. Że to są ci gorsi. Otóż proszę państwa, ja nie chcę dzielić Polaków na gorszych i lepszych, ale jak już mnie do tego tu zmusza, to ja powiem tak, to są ci lepsi. To jest przede wszystkim obóz patriotyczny, obóz tradycyjnych wartości, obóz, który chce, żeby Polacy byli wspólnotą, rzeczywistą wspólnotą, ale nie tylko w słowach, nie w deklaracjach, nie jak to ostatnio ten już wspomniany przeze mnie pan, nazwiska nie będę ciągle powtarzał, on mówi, że dla mnie Polska i tu się łapie za serce, to wszystko już nie pamiętam, ale to tak był wzruszający, że naprawdę. Tak mi się łza zakręciła. Otóż, proszę państwa, to nie o to chodzi. To chodzi o taką politykę, taką praktykę społeczną, która rzeczywiście tą wspólnotę tworzy na różnych płaszczyznach. Wspólnotę praw. Wszyscy mamy równe prawa. Równe prawa polityczne, równe prawa przed sądami, różne prawa przed różnego rodzaju organami państwa. Wszyscy mamy oczywiście równe prawa wyborcze i bierne, i czynne. Tutaj jest różnica wieku, jeżeli chodzi o bierne i czynne. Niewielka w Polsce, 3-letnia, 18-21, ale w każdym razie to dotyczy wszystkich dorosłych obywateli. Ale to nie wszystko. Wszyscy musimy mieć równe prawo do społecznego awansu, do powodzenia, także powodzenia materialnego. I to nie może być zdeterminowane na przykład przez miejsce zamieszkania. To, czy ktoś się urodził na wsi, czy urodził w mieście. Czy żyje na wsi, czy żyje w mieście. Czy żyje w dużym, czy małym mieście. Czy żyje na północy, czy na południu kraju. Czy jest w Warszawie, czy jest gdziekolwiek indziej w Polsce. Krótko mówiąc, musimy prowadzić taką politykę,
która rzeczywiście tą wspólnotę konsoliduje, która prowadzi do tego, że mamy do czynienia z czymś, co wiąże się z pewnymi realnymi prawami, i tymi politycznymi, i tymi po prostu wynikającymi z konstytucji, z innych ustaw, ale i z tymi odnoszącymi się do kwestii ekonomicznych, do kwestii oświatowych, do kwestii dostępu do kultury, dostępu do służby zdrowia, krótko mówiąc, wszystkiego, co jest w ludzkim życiu ważne. To nie oznacza oczywiście urawniłowki, bo jedni ludzie są tacy, inni są tacy, są różne ambicje, różne zdolności, ale to oznacza, że szansę ma każdy, że jeżeli ktoś tu urodził się w tym regionie, na jakimś terenie popegeerowskim, to musi mieć taką samą możliwość, żeby ukończyć najlepszą polską uczelnię, jak ten, kto urodził się w centrum Warszawy, czy w tych najlepszych dzielnicach Warszawy. To jest... Nie bez powodu. Otóż w czasach PRL-u, jeszcze dość głębokiego PRL-u, jeszcze grubo przed Solidarnością, szansa człowieka z Warszawy i szansa człowieka z tej ziemi, z ówczesnego województwa koszalińskiego, urodzonego w takiej wsi pegeerowskiej, żeby się dostać na studia jakiekolwiek, jak już nie mówię o studiach na najlepszym uniwersytecie, to była jak 1 do 1000. Więc krótko mówiąc, to jest ogromny problem. My to musimy przełamywać w interesie każdego człowieka, każdej rodziny, ale także w interesie narodu jako całości, bo poprzez kształcenie, poprzez przygotowywanie ludzi, cały naród jakby idzie do góry. I wszystkie talenty mogą być wykorzystane. A talenty się rodzą w najróżniejszych miejscach, rodzą się w rodzinach ludzi zamożnych, wykształconych, ale rodzą się także wśród ludzi biednych, nawet bardzo biednych. Jeden z największych kompozytorów w dziejach świata, czyli Beethoven, urodził się w rodzinie, ma już tak skrajnie biedny i uczciwie mówiąc demoralizowany, jak tylko sobie można wyobrazić, a mimo wszystko był jednym z największych kompozytorów w dziejach świata. Krótko mówiąc, musimy budować Polskę szans, równości, demokracji, a nie Polskę, gdzie się będzie mówiło o jakiejś elicie i o tym, że wszyscy mają się tej elity słuchać i prawie, że do niej modlić. Modlić się trzeba do Pana Boga. Ale to oczywiście nie oznacza, że ktoś nie ma daru wiary, to nie ma praw. Ma takie same prawa jak inni, no bo wiadomo, wiara jest łaską, łaską boską. Niektórzy ją mają, niektórzy jej nie mają. Chociaż my oczywiście bardzo się martwimy tym, że ta wiara się cofa. Ale tak to dzisiaj po prostu jest. I w takim społeczeństwie żyjemy, chociaż wierzymy, że pewnego dnia nastąpi odmiana, bo to już kiedyś w Polsce w czasach PRL-u miało miejsce w latach 70. Zakończył się odwrót od Kościoła w 73 roku dokładnie. To był ten moment, bo to można było na podstawie różnych danych wyliczyć i od 73 roku to później przez wiele lat ciągle rosło, a później niestety zaczęło się cofać. Ale niezależnie od tych spraw, które do sfery politycznej nie wchodzą i my ich nie chcemy do sfery politycznej w żadnym wypadku wprowadzać, ta równość, ta demokracja, prawdziwa demokracja, ta dyskusja, ale dyskusja nie przy pomocy brzydkich słów, czy też zgoła kamieni, czy nawet jajek, bo i jajkami żeśmy obarwali podczas tej drogi. Znaczy, no nie my, to bym przesadził, bo nasze samochody. Oczywiście drobna sprawa, ale tak być nie powinno. W każdym razie kamienie też się zdarzyły. Więc krótko mówiąc, to zupełnie niedawno. Więc krótko mówiąc, to tak nie powinno wyglądać. I my w tej następnej kadencji, jeżeli go wygramy, to będziemy się starać zrobić wszystko, żeby tego rodzaju praktyki jednak się skończyły, żeby nasza polityka wróciła na tory, które jakoś tam już zostały w tych pierwszych latach po 89 roku stworzone. Nie było idealnie, daleko było od ideału, ale było dużo lepiej niż teraz. Nie można zgodzić się na to, żeby zamiast wzrostu
tego, co nazywamy kulturą polityczną, następował spadek, następowało pogorszenie sytuacji. To taki przydługi, może mocno przydługi wstęp, no, którego początkiem, punktem odniesienia były te okrzyki skądinąd dla mnie zaszczytne, no i dyktatorem Polski to naprawdę duża rzecz, to tylko Piłsudski taki dyktator. Jest to komplement nieuzasadniony, bo nie jestem dyktatorem, bardzo mi do tego daleko. Teraz, proszę Państwa, te sprawy, o których trzeba tutaj powiedzieć, jeżeli się chce w takiej rozmowie z Państwem być uczciwym. Ja przyjechałem tutaj przed chwilą, przed dwoma godzinami dokładnie byłem w Koszalinie. W takim momencie, który można określić jako szczególnie ważny i niestety trudny. Bo bardzo się zaostrzyły dwa kryzysy. Kryzys ukraiński, aneksja części terytorium ukraińskiego, zapowiedź możliwości użycia broni nuklearnej. No to jest nowy etap, bardzo niebezpieczny etap tej wojny. I to jest ta pierwsza sprawa, o której musimy pamiętać. Druga sprawa to gwałtowne pogorszenie się sytuacji gospodarczej w skali światowej. Ja nie mówię to o Polsce, ja mówię o skali światowej. Sytuacja na giełdach, sytuacja wielu walut gwałtownie się pogorszyła i to nie chodzi o waluty jakichś słabych państw gospodarczych, tylko to jest Anglia, to jest Japonia, to jest Korea Południowa, ale to są także inne kraje. Krótko mówiąc, mamy do czynienia z takim stanem, który może się zakończyć już nie tylko recesją, czyli takim powolnym spadkiem, no i do zatrzymania spadkiem PKB rocznego, czyli tego wszystkiego, co tworzymy, minus koszty, tak w największym uproszczeniu, ale może się skończyć także, ja tu mówię ciągle o skali globalnej, czymś, co jest głębszą odmianą recesji, czyli depresją, takim ostrym obniżeniem. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie, ale ja mówię o tym dlatego, że trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że to jeszcze większe stawia zadania przed państwem, przed rządem, ale także i przed społeczeństwem i że to są procesy, na które my oczywiście mamy wpływ w tym sensie, że możemy się bronić jako Polska i będziemy się bronić, ale to są procesy w ogromnej skali i trzeba mieć potencjał Stanów Zjednoczonych, żeby na to jakoś wpływać, a i ten potencjał bywa niewystarczający. Więc to też chciałbym, żeby Państwo wiedzieli, bo jeżeli na przykład słyszycie o tym, że tutaj ktoś coś ukradł, bo coś spadło na giełdzie po jakimś wystąpieniu, to mogę Państwu powiedzieć, że takich spadków na giełdzie jak ten, o którym była mowa po wystąpieniu wicepremiera Sasina, to było w ciągu ostatnich niezbyt wielkich lat, no nie pamiętam dokładnie jakiej ilości lat, ale niewielkiej, 92 razy tak giełda się wahała. I to wahnięcie szybko zostało nadrobione. Natomiast w tej chwili mamy nowe wahnięcie w dół, ale to już jest element tego kryzysu światowego. I oczywiście to jest tak, że tu nikt niczego nikomu nie kradnie. Mamy po prostu do czynienia z kryzysem i trzeba to wiedzieć. Nie należy dawać się wprowadzać w błąd. Nikt nie ma w tej chwili takiej bezpośredniej możliwości, żeby w ogóle temu wszystkiemu zapobiec. Czy to znaczy, że ja w tej chwili Państwu ogłosiłem, pieniędzy nie ma i nie będzie i nic nie można? Nie, proszę Państwa, nie ogłosiłem tego. Nie ogłosiłem tego w najmniejszym stopniu. Więc dzisiaj jest trudniej niż było jeszcze nie tak dawno temu. Ale zarówno jeżeli chodzi o podtrzymywanie poziomu dochodów społeczeństwa mimo inflacji. Bo wiem, że to może wielu zaskoczyć, niektórzy nawet mówią, nie mów tego, bo to ludzi tylko denerwuje, ale dzisiaj wzrost pensji, wzrost płac, ja tutaj mówię o tej sferze, nie mówię o sferze dochodów z prywatnych firm,
jest mniej więcej równy poziomowi inflacji. No może w ostatnich dniach, czy ostatnich tygodniach troszeczkę inflacja to przewyższyła, ale nie mam tutaj dokładnych danych, bo wiem jaka jest inflacja, ale nie wiem dokładnie jaki jest w tym momencie wzrost płac. Ale w każdym razie do niedawna to było odwrotnie, lekko przewyższał wzrost płac. Więc krótko mówiąc, chociaż poszczególni ludzie czy poszczególne grupy traciły, to społeczeństwo jako całość nie traciło siły nabywczej. To zresztą widać w zamówieniach, jeżeli chodzi o sklepy. Mówię tutaj o zamówieniach hurtowych. Te zamówienia pozostają ciągle na podobnym czy tym samym poziomie, a bywa, że wzrastają. I my chcemy ten stan utrzymać, bo najłatwiej jest inflację zwalczać metodą Balcerowicza. Tylko że później jest wielkie bezrobocie i, no i naprawdę ciężki upadek, z którego przez lata trzeba wychodzić. I polskie społeczeństwo już to dwa razy pod rządami w sferze gospodarczej Balcerowicza przeżyło. To jest od początku 90 roku i przez kolejne lata, no naprawdę do tragedii. 20% przeszło bezrobocie i to fałszywie liczonego, bo za pracujących traktowano wtedy także ludzi, którzy mieli maleńkie gospodarstwa rolne, którzy byli najczęściej chłoporobotnikami. Tracili pracę, zostawało im hektar, czy półtora, czy dwa. No z tego się oczywiście nie dało w żadnym razie wyżyć, ale nie traktowano ich jak bezrobotnych. Nie wiem, nie mam dokładnych danych, jak to było naprawdę, ale sądzę, że dobrych 5, 7 albo może i 8% trzeba do tych 20 dodać. A drugie, tyle ludzi było zagrożonych bezrobociem i oczywiście pensje były bardzo niskie i to się ciągnęło przez lata. Jeszcze w 2014-2015 roku można było znaleźć godzinówki po 4 zł czy 5, a w niektórych miejscach nawet i 2. Ale to już, no to już może rzadko bardzo i przez jakichś pracach takich doraźnych, ale to się też, zbieranie owoców, ale to się też zdarzało. Także musicie Państwo pamiętać, że gdybyśmy się zgodzili na tą metodę, po prostu przydusili gospodarkę, to inflacja by stosunkowo szybko, nie tak bardzo szybko, ale stosunkowo szybko spadła. Tylko my mielibyśmy najpierw nie 4 z kawałkiem, przy czym to jest w istocie zawyżona, liczona według specjalnej metody europejskiej, niedawno nam narzucona metoda liczenia bezrobocia, tylko mielibyśmy tam 5, 8, 10, później być może kilkanaście procent bezrobotnych. Oczywiście no, rynek pracodawcy, więc nacisk na płacę, ale nie w górę, tylko w dół i wszystkie tego konsekwencje, w związku z tym mniejszy popyt, dalszy spadek, no później by się to jakoś przełamywało, ale kolejny wstrząs, już czwarty, proszę Państwa, byłby to wstrząs po 89 roku, bo był ten 90 roku i kolejnych lat, był ten drugi Balcerowiczowski przy końcu lat 90. i na początku lat 2000, kiedy on składał gospodarkę, znów wybuchło ogromne bezrobocie, był trzeci za czasów rządu Tuska, to było echo światowego kryzysu, tutaj głoszono zieloną wyspę, ale tak naprawdę sytuacja społeczna też się bardzo pogorszyła. My walczymy, żeby tego nie było, łagodzimy skutki dla wielu grup społecznych poprzez obniżki podatków, poprzez różnego rodzaju dodatki i będziemy to robić dalej. Będą kolejne propozycje. I jednocześnie musimy rozwiązywać ten drugi problem, który no, dotyczy bardzo wielu, to znaczy problem ogrzewania. No, a jeżeli chodzi o ceny energii elektrycznej, to dotyczy wszystkich. No, jeżeli chodzi o ceny energii elektrycznej, jak Państwo wiecie, do 2000 kW ma być to zamrożone na dzisiejszym poziomie dla wszystkich. No i oczywiście ten, kto zużywa więcej, to te pierwsze 2000 będzie miał w tej cenie zamrożonej. Jeżeli chodzi o rodziny z większą ilością dzieci, to 2600. Jeżeli będą miały kartę wielkiej, dużej rodziny, to już 3000. To samo gospodarstwa rolne. Krótko mówiąc, no staramy się, żeby ten kryzys, jeżeli chodzi o elektryczność, był łatwiejszy do przeżycia i są także już przygotowane propozycje dla przedsiębiorczości, w ogóle dla gospodarki. Uczynimy wszystko, żeby ceny energii elektrycznej, które w ogromnej części są tworzone sztucznie,
wcale to nie wynika z jakichś prawdziwych konieczności gospodarczych, to są różne przepisy Unii Europejskiej, a pewne, a także pewne rzeczy, które tutaj w Polsce u nas wprowadzono, z których się w tej chwili wycofujemy. Krótko mówiąc, to będzie zrobione tak, żeby te ceny nie gasiły gospodarki i przede wszystkim nie gasiły budżetów poszczególnych rodzin, nie prowadziły do tego, by ludzie zaczęli bardzo obniżać poziom swojego życia. No poza jednym liczymy na to i też będą za to bonifikaty, że będzie się więcej niż przedtem oszczędzało elektryczności. No bo kiedyś tą elektryczność się oszczędzało. Ci, którzy pamiętają te 20 stopnie zasilania, to dobrze to wiedzą. No, część z Państwa na pewno już nie pamięta tych 20 stopni zasilania i w ogóle nie wie, co to było, ale w dawnym okresie, na szczęście minionym, no, ta oszczędność elektryczności była czymś dość powszechnym. Natomiast no, dzisiaj żyjemy w innych czasach i one wrócą, proszę Państwa. Wrócą, tylko no, teraz to trzeba troszeczkę, jeśli tylko ktoś może używać elektryczności mniej niż przedtem, ale to mniej to nie oznacza, że o połowę mniej, czy tam o 30% mniej, to wystarczy, że było 10% mniej, to już będzie bardzo dużo. A to wystarczy czasem zgasić żarówkę, czy tam jakieś inne urządzenie. Nie jest to tak bardzo wiele. Czyli krótko mówiąc, to będziemy czynili wszystko, by sytuacja rodzin się nie pogarszała. Ale powtarzam, w tle jest ten wielki kryzys i to postawi przed nami nowe zadania i powtarzam, będziemy walczyć o to, żeby to w możliwie najmniejszym stopniu, a najlepiej w ogóle nie dotknęło polskich rodzin, a w szczególności tej większości społeczeństwa, która żyje albo skromnie, czy nawet bardzo skromnie, albo średnio. No bo ci, którzy są zamożni, to jakoś tam sobie dadzą radę. Natomiast ci, którzy stanowią ogromną większość społeczeństwa, czyli ci, którzy się tam gdzieś koło średniej, w tą czy w tamtą stronę kręcą, można powiedzieć, jeśli chodzi o dochody, to oni będą przez nas szczególnie mocno chronieni. Ale też powtarzam, jest jeszcze jeden element tej sytuacji, o którym muszę powiedzieć i który nawiązuje do tego, co mówiłem już przedtem, mianowicie sprawa obrony. My musimy na tą obronę wydawać teraz dużo, dużo więcej niż przedtem. Bo to jest kwestia najbardziej elementarna. To jest kwestia naszego bezpieczeństwa, naszej suwerenności i po prostu uniknięcia tego, żebyśmy podzielili los Ukrainy. Co tam się dzieje, to Państwo wiecie. Jeżeli ktoś sądzi, że coś takiego nie może się wydarzyć także w Polsce, że jest jakiś automatyzm chronienia nas, bo to niektórzy nawet mówią, że Unia Europejska może Ukrainie dawać pieniądze w jakiejś mierze, chociaż nie bardzo jej to idzie, dawać broń, ale nic więcej. Natomiast NATO tutaj jest ważne. Ale zadajmy sobie takie pytanie, jak na prawie każdym spotkaniu je zadaję. Co by się stało w sprawie ukraińskiej, gdyby ona nie potrafiła się bronić? Gdyby została tak, jak to zapowiadano, nie w 3 dni, bo tego nikt nie planował, ale w ciągu bardzo krótkiego czasu, dajmy na to 2 tygodnie, 1,5 tygodnia, zajęta przez Rosję. No, byłby dzisiaj problem dyplomatyczny, może jakieś sankcje, może jakieś protesty, no pewnie by było, ale nic więcej. Natomiast ponieważ oni zaczęli się skutecznie bronić i odnoszono nawet sukcesy w tej obronie, i to poważne sukcesy, jak na przykład odblokowanie Kijowa, i także Charkowa, niepozwolenie na to, żeby te miasta zostały zdobyte, no i skuteczna, twarda obrona w wielu innych miejscach, nawet tam, gdzie musieli się z czasem cofnąć, no to mamy dzisiaj problem o charakterze światowym. To starcie dzisiaj jest światowe i ze względu na swoje konsekwencje ekonomiczne, chociaż tak jak mówiłem w Koszalinie, przyczyn tej sytuacji ekonomicznej jest dużo więcej niż tylko ta wojna, ale tą główną przyczyną, tym można powiedzieć zapalnikiem tego wszystkiego, co się zdarzyło w tej chwili i co się dzieje w gospodarce światowej, jest ta wojna. A w wielkiej mierze jest nie tylko zapalnikiem, ale też jest, jeżeli używać tego porównania, także materiałem wybuchowym.
krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia z czymś, co wygląda na sprzeczność. To znaczy, z jednej strony dużo, dużo droższy pieniądz niż był do niedawna, bo był bardzo tani, łatwo można było pożyczać za bardzo niski procent. Dzisiaj trudno pożyczać i procenty są wysokie. A mimo wszystko chcemy zachować poziom życia społecznego i musimy dużo wydawać na zbrojenia. I będziemy musieli się być może, jeśli będzie się dalej zaostrzało, zastanowić także nad jeszcze dalej idącymi decyzjami. No ale od tego jesteśmy, bo ja tutaj co prawda nie jestem w tej chwili w rządzie, byłem w nim po 20 miesięcy, teraz nie jestem, ale mówię, chyba mam do tego jakieś prawo jako szef partii rządzącej mówić w imieniu rządu, będziemy to jakoś łatać, zbierać i damy radę. Damy radę i w tym sprawie. No i jest, proszę Państwa, jeszcze jedna sprawa, w której musimy dać radę. To jest sprawa skomplikowana, trudna, nie przez wszystkich dobrze rozumiana. Mówię także o ludziach najlepszej woli, no raczej naszych przeciwnikach, ale przecież nie twierdzę, że wszyscy nasi przeciwnicy to ludzie złej woli. Otóż to jest kwestia naszych relacji z Unią Europejską. Najpierw, proszę Państwa, trzeba zerwać tą maskę, bo to nie są żadne relacje z Unią Europejską. Unia Europejska, sama przejście, ta administracja brukselska, no ma tam różne instrumenty, ale tak naprawdę ona musi mieć zgodę jednej albo dwóch stolic. To jest Berlin i to po części jest Paryż, ale Paryż to raczej tylko gdzieś na południu Europy. Krótko mówiąc, to zdarcie maski z Unii prowadzi do tego, że się ukazuje prawdziwa twarz. I to jest dzisiaj twarz kanclera Scholza, a do niedawna była to twarz pani Merkel. I tu jest rzeczywiście szkopuł. Oni od dawna stosują taką taktykę. W bezpośrednich kontaktach no jest tak, powiedzmy sobie, że no rzadko padają jakieś ostrzejsze słowa, ale jak chcą coś nam zrobić, to przez Unię Europejską. A niestety chcą. Niestety chcą i dlatego, że chcą zapanować nad Europą i Polska jest przeszkodą. Chcą, by Polska była, tak jak to sobie już planowali w 1915 roku, państwem. Była taka książka, właśnie została przetłumaczona na polski, ale znana była, mimo że braku tłumaczeń, już od bardzo wielu, wielu lat. Środkowa Europa, Mitteleuropa. Otóż tam sformowana była następująca koncepcja. Polska będzie istniała w wyniku I wojny światowej, bo przecież kiedy ją pisano, nie istniała jako państwo, ale musi być państwem podporządkowanym Niemcom i musi być jednocześnie państwem, które może się rozwijać ekonomicznie, ale musi być zawsze daleko za Niemcami. Otóż to może państwa zdziwić, bo wielu Polaków jakby pewne rzeczy, także tej naszej patriotycznej strony, pewne rzeczy traktuje jako trwałe. Ale pamiętajcie, kiedy myśmy wchodzili do Unii Europejskiej, może nie, może sięgnę jeszcze dalej wstecz, bo to może będzie jeszcze bardziej instruktywne. W 1991 roku, kiedy było dno nasze gospodarcze, bo przecież 90 i 91 to był gwałtowny spadek PKB, otóż wtedy mieliśmy na głowę 27% tego, co Niemcy, licząc w sile nabywczej, czyli realnie, bo te przeliczenia walutowe no nie dają prawdziwego obrazu. Ja zostałem kiedyś zaatakowany chyba nawet przez tego pana, którego już wspominałem, ale nie będę wspomniał nazwiska, który mnie wyśmiewał, że mówiłem, że wartość euro to jest 3 zł albo mniej. No i nawet w Gazecie Wyborczej w końcu napisali, że jest 2,55. A to, co jest w kantorach, to oczywiście z realną wartością nie ma nic wspólnego. To jest zupełnie inny mechanizm. Tak zwana wartość walutowa i wartość w sile nabywczej to są dwie różne rzeczy. Więc jeżeli porównywać w sile nabywczej, czyli z tym, co jest realne, co daje poziom życia, to mieliśmy 27% Niemiec.
A dzisiaj mamy 66, a pewnie po tym roku będziemy mieli już trochę więcej, 67 czy 8. Cieszy, bo pamiętajcie Państwo, że to jest najlepszy wynik w naszej historii. Nigdy w historii nie byliśmy tak blisko. No, może poza... Żeby być precyzyjnym, bo to może jakiś historyk siedzi na sali i mi się sobie... O, nie wie. Otóż po wojnie 30-letnie Niemcy były potwornie zniszczone. I może wtedy ta relacja też... A Polska jeszcze nie było powstania Chmielnickiego, więc jeszcze nie była zniszczona. I później tutaj już... najazdu szwedzkiego i trochę zapomnianego dzisiaj najazdu rosyjskiego. Krótko mówiąc, Polska nie była zniszczona i wtedy być może ta relacja była podobna, może nawet trochę lepsza. Ale to był incydent. Natomiast teraz rzeczywiście doganiamy. Doganiamy, jeszcze jest to prawda dosyć długa droga, bo później czym bliżej, czym będzie trudniej, ale mimo wszystko to jest perspektywa wyraźnie widoczna. No i to się niestety, proszę Państwa, nie podoba. Jeżeli sądzicie Państwo, że Europa składa się, ta bogatsza, zachodnia składa się z dobrych wujków, którzy chcą swoich krewnych doprowadzić do własnego poziomu zamożności, to się Państwo mylicie głęboko. Absolutnie tak nie jest. W tej chwili te modele gospodarcze, które tam są rozważane, no sprowadzają się do tego, żeby tą biedniejszą Europę troszeczkę, jak to się potocznie mówi, no nie chcę tutaj nikogo urazić, bo słowo nie jest nieprzyzwoite, no ale tak troszeczkę może źle brzmi w wystąpieniu polityka, doić. I to jest polityka. No, polityka była taka zawsze. My mamy obowiązek się bronić. Nie zgłaszać jakieś tam pretensje, że oni nie są tak dobrzy, jak mówią, że są, tylko po prostu się bronić. Bronić się w sferze zapewnienia sobie tego rozwoju gospodarczego, szybszego niż niemiecki, wyraźnie szybszego. A po drugie, to jest też sprawa reparacji, proszę Państwa. Oni próbują się przedstawić świecie jako mocarstwo moralne. Nam zrobili najwięcej krzywd ze wszystkich narodów, nie licząc Żydów, bo no, w Polsce nie było jednak tak, żeby każdy Polak miał być od razu wymordowany, chociaż w generalnym planie wschód, który przygotowywali, to miało pozostać tylko 15% Polaków i to też tylko jako takich właśnie niewolników. Czyli 85% mieli zamiar wymordować. No ale w pierwszym rzędzie mordowali Żydów, ale skądinąd Polaków też przynajmniej gdzieś koło 2,5 miliona wymordowali, nie licząc tych, których sponiewierali w obozach pracy, w obozach koncentracyjnych, na tak zwanych przymusowych robotach i na 100 różnych innych sposobów. To było to dla całej tej normalnej, moralnie części społeczeństwa, czyli zdecydowanej większości, ta wojna była też niezwykle dolegliwa w sensie moralnym, niszcząca w sensie moralnym. I krótko mówiąc, Szanowni Państwo, musimy po prostu twardo na świecie o tym powiedzieć, bo świat jakby o tym nie wie. Musicie Państwo to wiedzieć, że nie wie o tym. I musimy żądać swojego. I sądzę, że w ciągu najbliższego tygodnia już odpowiednie dokumenty, czyli nota dyplomatyczna w tej sprawie zostanie wystosowana. Pamiętajcie Państwo, że są też Niemcy, którzy to rozumieją, bo tam też przecież są ludzie myślący, można powiedzieć, przyzwoicie. Ukazują się już takie artykuły, które mówią: podejmijcie rozmowy zamiast się ukrywać za jakimiś, oni mówią, paragrafami, ale proszę Państwa, nawet paragrafów tych nie ma, bo to są paragrafy wymyślone. Myśmy się nigdy nie zrzekli żadnych roszczeń wobec Niemiec. Ta cała bajka o 1953 roku to jest bajka, bo nawet komuniści, Moskwa kazała, to coś tam zrobili, ale to nie miało żadnego znaczenia. Po prostu żadnego. Nie będę tutaj się wdawał, przepraszam, wywody prawnicze, ale to, co wtedy zrobiono, nie miało w ogóle najmniejszego znaczenia.
i też uczciwie mówiąc, nie do końca wiadomo, czy tak naprawdę to uchwała Rady Ministrów, która zresztą nie miała żadnego prawa podejmować takiej uchwały, wedle ówczesnego prawa w ogóle zapadła. Było tylko ogłoszenie w Trybunie Ludu. No, w Trybunie Ludu można byłoby sobie ogłosić, co się komu podoba. To nie, w sensie prawnym to nie miało nawet wtedy najmniejszego nawet znaczenia. Krótko mówiąc, musimy z tym występować i to nie jest żaden chwyt polityczny, to nie jest, jak to mówią nasi oponenci, na wewnętrzny rynek przeznaczony. My wiemy, że to będzie długa i twarda walka, ale jesteśmy przekonani, że przyjdzie dzień, w którym ta walka zakończy się naszym sukcesem, bo Niemcy zrozumieją, że straty reputacyjne, które mi przynosi ta sprawa, są tak wielkie, że warto jednak zacząć rozmawiać i tą sprawę rozwiązać. Tak zresztą jak wiele innych spraw, które już nie są związane z II wojną światową, tylko sprawą asymetrycznych stosunków, to znaczy stosunków, gdzie Niemcy pewne prawa mają, na przykład prawa mniejszości narodowej, a Polacy, których jest w Niemczech przynajmniej milion, takiego prawa nie mają. A nawet to, co zostało w porozumieniu polsko-niemieckim zapisane na korzyść Polaków mieszkających w Niemczech, też przez Niemców nie jest wykonywane. I dalej się nie możemy na to godzić. Przez wiele lat nasze władze miały gdzieś w tyle głowy, że my jesteśmy ci gorsi, że my musimy prosić, że my jesteśmy brzydką panną na wydaniu i tak dalej, i tak dalej. To przez cytaty. No niektórzy z Państwa pewnie nawet pamiętają, kto to powiedział. Już nie wspomnę, bo nie żyję. Ale tak, szanowni Państwo, nie można. To jest najgłupsza, najbardziej niemądra polityka, jaką można prowadzić. W polityce trzeba być silny i trzeba dążyć do realizacji swoich interesów całą determinacją. Czasem się uda, czasem się nie uda, ale kto nie walczy o swoją pozycję, to nigdy tej pozycji nie będzie miał. A tym bardziej stopy. Państwu powiem, że to, co w tej chwili się dzieje po zdarciu tej maski, no to jest też próba tego tworzenia tego państwa europejskiego z Niemcami na czele. Ja naprawdę serdecznie chcę wyrazić tutaj po raz któryś wdzięczność kanclerzowi Scholzowi, że on to jawnie powiedział, wprost. Bo pani Merkel, a zdarzało mi się z nią tam ileś razy w życiu rozmawiać, nigdy mi tego takiego nie powiedziała. Ale dokładnie do tego samego dążyła. I to na, pewnie dużo skuteczniej niż kanclerz, tylko że nie mówiła. A on powiedział i to jest naprawdę z jego strony coś bardzo dobrego. No ale tylko mogę Państwu powiedzieć, że nie miałem okazji rozmawiać z kanclerzem Scholzem, ale z kimś, to może niedługo będzie kanclerzem, czyli z szefem CDU, panem Merzem, miałem okazję rozmawiać i mu powiedziałem wprost, że my, Polacy, się na to nie zgadzamy. Nie zgadzamy się na to. Ale proszę Państwa, jeżeli chcemy, by ta niezgoda była czymś realnym politycznie, byśmy zabiegali o tą pozycję, byśmy zabiegali o coś, co jest ważniejsze jeszcze niż pozycja, bo pozycja każdego państwa się zmienia, nawet jeżeli to są Stany Zjednoczone. W niektórych latach jest lepsza, w niektórych gorsza. Natomiast status to jest coś trwałego. Stany Zjednoczone nawet mają gorszą pozycję, to są supermocarstwem światowym. Natomiast Polska oczywiście nie może być supermocarstwem światowym, ale może być państwem podmiotowym i bardzo liczącym się w tym naszym środkowoeuropejskim regionie, a przez to liczącą się w całej Europie, a poprzez Europę także w jakiejś mierze oczywiście i na świecie. I do tego dążymy. Dążymy właśnie do zdobycia takiego statusu. To jest ciężka walka. Prowadzimy ją na różnych odcinkach i gospodarczych, i te inwestycje strategiczne.
i na odcinku tym wojskowym, chociaż tutaj decydujące jest zagrożenie ze strony Rosji, i na odcinku ofensywy w polityce historycznej, w polityce kulturalnej, i będziemy to robić, tylko musimy po drodze jeszcze uzyskać jedno. Zwycięstwo w wyborach 2020. Temu, co tam już słychać po tamtej stronie, że jak będą cztery listy, to nie wygrają. A proszę Państwa, niech będą cztery listy. Ale nawet jak będzie jedna, to i tak raz potrafiliśmy już z taką listą wygrać, i to wyraźnie wygrać. W 2019 roku na wiosnę. Natomiast i tym razem będziemy potrafili to zrobić, ale pod jednym warunkiem, że się zmobilizujemy. Że się zmobilizujemy jako formacja polityczna, ale także jako ten szerszy krąg, to znaczy krąg zwolenników. Będziemy zabiegać o poparcie wśród ludzi, których znamy, nawet takich, których tylko incydentalnie żeśmy gdzieś spotkali. No i powtórzę to, co mówiłem w Kołobrzegu. Stworzymy... W Koszalinie, przepraszam, Jezu Mariusz. Jestem zmęczony. Otóż, co mówiłem w Koszalinie, to znaczy stworzymy korpus ochrony wyborów. Potężny. To w Polsce potrzeba była jakieś 70 tysięcy ludzi. Czyli muszą być to nie tylko członkowie naszej partii, ale także nasi zwolennicy, tacy zaangażowani zwolennicy. Bo druga strona wyraźnie jakby zapowiada, że jeżeli będzie uważała, że może te wybory przegrać, to zmieni je w szereg różnego rodzaju incydentów, żeby tutaj nie użyć innego, mocniejszego języka. No po prostu awantur, które będą podważały efekt tych wyborów. No, może też dojść do wypadków fałszowania. Zmienimy prawo tak, żeby fałszowanie było dużo trudniejsze. Też już o tym w Koszalinie mówiłem. I musimy także być mocni w każdym lokalu obwodowej komisji wyborczej. No, a na to właśnie potrzebna jest tak duża ilość ludzi i na to potrzebna jest struktura biur kontroli wyborów utworzonych we wszystkich okręgach wyborczych, naszych biur kontroli wyborów, tak żeby była możliwość natychmiastowej reakcji, jeżeli gdzieś się coś złego dzieje. No i jeżeli jeszcze dojdą do tego te zmiany prawne, to liczenie głosów jawnie przez wszystkich, w oświetleniu, przy nakręcaniu tego, przy pokazywaniu każdego głosu, tak jak to się dzieje w różnych krajach. Tutaj mamy świadka, pani poseł, europoseł, pani minister, no pani 500+, można powiedzieć. Sama to widziała w Gruzji, że się zrzuca w jedno miejsce wszystkie karty, wysypuje z urny, jeden wylosowany to podnosi, wszyscy dookoła stoją, patrzą, na kogo padł ten głos i zostaje to zapisane. I to przedłuża trochę ten proces liczenia, ale tu naprawdę warto parę godzin poświęcić więcej, tym bardziej, że w takiej komisji wyborczej tych głosów przeciętnie rzecz biorąc jest no, wyraźnie mniej niż 1000, czyli to nie jest tak no, strasznie długo. I doprowadzić do tego, żeby te wybory były tak na 100% dobrze obliczone. A wtedy, proszę Państwa, naprawdę droga do zwycięstwa dla nas będzie dużo prostsza i mniej pod górę. I mniej kamieni. Dlatego, proszę Państwa, wszystkim nam, także naszym przeciwnikom, bo w gruncie rzeczy to jest też i w ich interesie, żeby Polska była silna, skonsolidowana, żeby była prawdziwym narodem, żeby była demokracja. Może poza garstką ludzi, którzy służą obcym interesom. W Polsce jest partia polska i to jesteśmy my. I powtarzam to, co już mówiłem. Jest partia, no ponieważ oni ostatnio coś zaczęli mówić w związku z tą sytuacją na Ukrainie o jakimś porozumieniu, to powiem, jest partia, która dopiero dąży do polskości.
Miejmy nadzieję, że dojdzie. Dziękujemy. Brawo! Dziękujemy bardzo.